28 kwietnia w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się 65. wiosenny zjazd chórów diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Oczywiście piękna uroczystość dzisiaj tutaj w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Po raz 65. chóry diecezji cieszyńskiej spotykają się na swoim święcie, na święcie pieśni właśnie tutaj, tym razem w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Cieszymy się, że dzisiaj będziemy tutaj wspólnie śpiewali. Zbierze się ponad 450 chórzystów reprezentujących 17 chórów z całej naszej diecezji, od Bielska Białej po Cieszyn, Wisłę, Ustroń, Skoczów, Drogomyśl. Chcemy wspólnie śpiewać. Taka jest tradycja właśnie, że w tym czasie, w czasie wielkanocnym, jedna z niedziel nosi nazwę kantatę, czyli śpiewajcie. Jest zachęceniem do śpiewu i dzisiaj chcemy śpiewem, pieśnią uczcić Pana Boga. Jest jeszcze jedna szczególna okoliczność, a mianowicie dokładnie 500 lat temu, w 1524 roku w Norymberdze została wydana niewielka książeczka, która przeszła do historii jako książeczka ośmiu pieśni. Ta książeczka ośmiu pieśni to pierwszy w historii śpiewnik ewangelicki. Dla ewangelików śpiew ma ogromne znaczenie, ma ogromny wyraz duchowy. To jest nieodłączny element naszej duchowości, nieodłączny element naszej pobożności i dlatego pieśń jest tak bardzo ważna, pieśń śpiewana przez chóry, ale także pieśń śpiewana przez zbór i dlatego dzisiaj chcemy wspólnie świętować. Dzisiaj chcemy dziękować Panu Bogu pieśnią i za pieśń, za to, że możemy wspólnie przeżywać ten czas. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.